Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Guild, w Dungeoneering. No i cóż, zgodnie z tym, co mówiłem w ostatnim odcinku, przemyślałem wszystkie sprawy i po prostu wszystko, co się dało i wiem już, co będziemy brać. Otóż bierzemy Idol of the Throne, Idol of the Crown, plus jeden starting hand size in battle. Już zawsze, od teraz, mamy cztery karty na start. To powiem wam szczerze, że w moim odczuciu jest potężne dla każdego. Chociaż najbardziej będzie z tego benefitować na obecnym Mundwiedźmie oczywiście, bo jedną kartę dobierzemy już się aktywuje jej specjalna moc. Ale tak, poznat to, że biorę takiem coś pięknego. Wezmę też Mima, który też postawię tutaj. Jej, mamy Mima, super. Is there anything that's more soul destroying than having to rhyme all the time? There's only one thing perhaps more annoying. And that would be insufferable. Mime. Okej, okay. Skończył sobie tutaj gadać. No i mamy Mima, którego bym zrobił. A taki niech będzie, jakoś mi pasuje. Chociaż jak ten Mim wygląda? W sumie zmieniłbym jeszcze jedną rzecz delikatnie, jeśli chodzi o tego Mima. A nie co? O, okej, okay. Jakoś tak bardziej mi pasuje. Ale mniejsza. No to mamy Mima. Blokada jeden magiczny, następny atak fizyczny jest mocniejszy. Atak i wróg odrzuca kartę, atak i wróg odrzuca kartę. Obrona i atak. Ponownie to. Tylko, że to jest przeciwieństwo tego. Imaginary Cannon oraz Mime. No, jeśli w pełni zablokujesz atak, klonujesz kartę przeciwnika. Powiem szczerze, nie jestem pewien, czy to tak działało, czy nie było trochę inaczej, ale mniejsza z tym. Wiem, że jakoś coś... Ale tak, mniejsze całkowicie. Mamy Mima. I dzisiaj, powracając już do wątku z podstawowej gry, tutaj Take Out the Undead z czymś takim. Wyruszamy naszym Mimem ku zwycięstwu. I pokonać czterech undeadów. Nie wiem, skąd mam wiedzieć, czy to jest undead, ale okej. Na pewno kaktus nie jest undeadem, nie wiem jak reszta. I teraz tak, tu jest miecz, tarcza ten cały. Więc pójdziemy ryzykownie w ten sposób, wstawiając tutaj właśnie nietoperza. Ha? Shrax. Co? Okej, okay, dopiero teraz zauważyłem coś takiego. Fajne. No dobra, idziemy. Tworzy rogi z palców, okej, okay, dobra. Copycat. Blokujemy. Jej, mam draina. Bite niestety nie jest zablokowywalny, ale patrzcie, no, mamy takiego draina ładnego, taką ładną kartę, widzicie, no. Kolejny drain, którego tym razem zablokować nie mamy jak, więc... smutne to. Ale weźmy Imaginary Cannon. Tym razem mamy Bite'a ponownie, więc drain. Jak widzicie, ładne, fajne. Spook, okej. Okay. Spookiem nasz chcesz. Dobrze, to robimy tak. Mam teraz spuka. Niestety nie zadziała, ale tak, mam Bullhorn, co daje nam taką piękną sytuację. No, jak widzicie, nic za 10, więc Mim po prostu jest takim małym kimś, kto będzie kupił karty wrogów. Ciekawe, nie zaprzeczę. No, to było takie głupie, że w sumie strajka, którą odrzucić, spuk czy strajka? Oczywiście, że spuk. Okej. Okay. Więc no, powiem szczerze, nie jest to może idealne, ale... No wiecie, no fajne. Po prostu fajny efekt, nie jest idealny, ale i tak przyjemne. O, to odrzucamy, bo to jest gorsze. To możemy łatwo sobie tak zrobić właśnie pięknie. O, jest te drainy się zaczynają. Na szczęście dostaniemy takiego pięknego draina. Gorzej tylko, że no... To jest tego, że go dostaniemy, jeśli zaraz... I tak wróg go znowu zarzuci. Więc no. Przywykł już do mocniejszych klas oczywiście, jak chociażby właśnie wyżej wymieniona Wiedźma wcześniej. Nawet Jodler, który... Mówił wam szczerze, nie przypadłem do gustu jakoś wielce, ale i tak, moim zdaniem jest bardzo mocny. I teraz tak, mamy Imaginary Cannon, oczywiście, że nope, ale mamy Bullhorns, więc tak wygrywamy. Jej, widzicie, piękna sytuacja, którą milion lat chaosu potrafi wprowadzić. Ale tak, takie po prostu sobie postacie.
Okej, okay, niebezpieczne się wydaje. I cóż, co mogę dodać? Nigdy nie byłem wielkim fanem mima, jako tako. Ale też nigdy nie było to jakoś tak, że meh, mim, nie chcę, czy coś. Teraz go nie brałem, bo szczerze nie czułem potrzeby. Oczywiście zacząłem drain, jednej rzeczy, której my nie możemy teraz zrobić, więc Imaginary Cannon. Żeby otrzymać dodatkowe obrażenia, a musi 3 otrzymać. Headbutt. Zablokujemy headbutt, jeszcze go dostaniemy na później, ewentualnie. A parry. Nie, dobrze, nie zablokujemy tym razem. Więc Holy Seal, żeby się trochę chociaż podleczyć. Spuk. Okej, copycat. Strike. Czy strike'a chcę blokować? Nie chciałbym, ale zawsze będzie dodatkowa karta. Możemy się cieszyć. Headblow. Spukiem zablokujemy headblowa. Śmieszna sprawa dosyć. Drain. To jest już naprawdę takie irytujące. Za każdym razem, kiedy mam okazję, żeby zrobić coś z tym drainem, to najprościej w świecie tego draina nie mam. Jak zablokować? Trudno. Ryzykujemy dużo, ale musiałam to zarzucić. Anger. Anger. Zatrzyma jedno obrażenie, czyli jedno musimy mu zadać. Dobra, wygraliśmy. I cóż, jak widzicie, tutaj udowodniłem, że mim jest nawet przydatny, fajny. Mówiąc szczerze, nie pamiętam nawet, że jest aż taki ciekawy, ale no. Mimo wszystko, moim zdaniem jego umiejętności, czy jakkolwiek to nazwać, no nie są aż takie wspaniałe, żeby uznać go za super potężną postać i w ogóle. Ale tak, no, miłość w tym gra, przyjemnie. Wierzę, że teraz chyba dostajemy burn. Okej, dwa takie. DK. Zacznijmy od tego. Co prawda dużo otrzymam obrażeń, no ale trzeba. Okej. Spark. Oczywiście, że nie mam jak zablokować Sparka. Potem jeszcze coś takiego, no to już jest wredne. A w następnej rundzie giniemy. A nie, nie giniemy. Dzięki temu, że właśnie też otrzymał jedno obrażenie, to przeżyliśmy na 1 HP. Wspaniała sprawa. I patrz, tutaj możemy zrobić... dokładnie to samo, tylko tutaj 2 życia, więc no, wiadomo co wezmę. A póki co idziemy dalej walczyć i... nie przejmuj się niczym. Dobrze, oczywiście. Dobrze, dobrze, drain jest nasz. Dobrze, parry jest nasze. Perry, nie wiem jak to mówić, chyba parry. Prędzej. Anger też jest nasz. Okej, okay, właśnie... w sobie dobra. To muszę przyznać, jeśli mamy, powiedzmy, stworzonego mima pod bloki, to jest potężne, ale... spuk. Spuk. Kopikatem zablokujemy spuka. Strike. Bullhorn, czy Bullhorn? Nie ma znaczenia, i tak wygraliśmy. Więc jej. Co tutaj mamy? Wymienić to na 2E. Może, no i tak to wielkiej różnicy nie zrobi. I tutaj tak. Zyskamy więcej, więc oczywiście, że wezmę. No i trzeba iść do kolejnego Undeada. Mieczyk. Będzie łatwy do pokonania, a jednocześnie szybciej go spotkamy niż coś innego, bo on teraz sam na nas może wlecieć. I akurat wleciał. Dobra. Bullhorns. A, nie mam favora, tak teraz zauważyłem. Ach, to się spodzianka. Imaginary Cannon. Nie trzeba się niczym przejmować i tak przeżyjemy to raczej. Ale tak, Stage Presence. Stracimy jedną kartę, o nie, to jest Repel. Co ja zrobię? Odrzucimy mu Draina. Ja wiem, że nie musiałem tego robić, ale tak. Zostaje spuka. On ma spuka, a czy mogę jakoś... Nie mogę zablokować spuka, więc zarzucimy tak po prostu, nie przejmując się niczym. Każemy mu odrzucić draina, więc zarzucił nam draina, oczywiście, chyba jakby inaczej. I tak, czy jest coś sensownego? Nie za bardzo, co zarzucę po prostu spuka. Gdyby tylko był zarzucony i teraz strajkiem przeciwko strajkowi go wykończymy. Dziękuję bardzo. To było ładne, piękne. Well done, well done, well done. You beat them and took all their stuff. When it comes to violence, you won't be outdone. I hope for their sake. You've had enough. Aj, trochę smutne. Growth plus 1. Growth. Nie armor, nie holy. Growth. No, wiecie, nie jest najgorsze, ale mogłoby być lepiej. Dobra, tak czy siak. Idziemy dalej. Curious Crypt. Zdobądź, czy dojść do komnaty rytualnej w wyznaczonym czasie. Może być ciężko. I jakkolwiek chciałbym pokazywać dalej mima, może. Tak. Weźmiemy naszego jodlera, który też
nie miał swojego czasu antenowego. Więc idziemy i mamy 10 tur, żeby dostać się do tutaj. Dobra, takie trochę podobne do ostatniej ucieczki. Kurczę, teraz najważniejsza sprawa, fajnie byłoby tego nie podłączać, żeby jak najszybciej tam dobrzeć. Niestety problem jest taki, że to będzie rozpraszało inżynierów i nic z tym nie zrobimy. Das big roar. Oczywiście, że to zarzucę. To jest najlepsze, co mogę zrobić obecnie. Drain, no oczywiście, jodl. Nie mam jak blokować, to będzie trochę wredne. O, nic się nie uda, więc to. I okej, okej. Slice. Okej. I możemy wykończyć go jodlem, żeby było jeszcze lepiej. Nadal trochę mnie smuci, że nie ma żadnych efektów dźwiękowych, ale dobra. Tych opcji to jest chyba najlepsze. Najpierw musimy zmielić czaszki goblinów. O, niestety. Będziemy mieć nieprzyjemne efekty. Jeszcze on musi tu pójść, jak na złość. Czy tutaj mam coś dobrego? To by mogło się przydać. Dobra. Teraz... Nie wiem, czym dodaj 30 pojedynczych jaj, coś takiego było mniej więcej. Chyba nie zdążymy. A mniejsza. Jodl. Mind strike. Okej. Okay. Oczywiście. Dice. Musiał zrzucić po prostu draina. I DK to było 2+. Dobra, das big roar. Teraz wykończy tego wrednego nietoperza. Dobra, tutaj jeden życia może być. Potem, gdzie posiadam receptę? Coś takiego chyba tam gadał? Mniejsza. Ile mam? 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Nie możemy nic dokładać. Oj, to będzie niebezpieczne, ale może damy radę. Po prostu nie dokładamy już żadnych kolejnych rzeczy. No, nie przeczytałem. Ja jestem jakiś dzisiaj nierozgrzany w tym odcinku, ale dobra. Das big roar. Nadal nie umiem w niemiecki. Wszystkie odle się ulepszyłem dzięki temu. Tak. Szczerze, tak naprawdę nie planowałem tego, że w ten sposób ulepszy te jodle, ale tak, ale się udało. Dobra, podwójny jodl, bo wszystkie są ulepszone i headbutt. Nowe jodle mi się ulepszą. Tak, lepszyły się i przy okazji wygraliśmy bez problemu. Teraz tak, czy coś dobrego? Nie. Nie. Chociaż idziemy na żywioko ognia. Dobra, to może być dobre, to taki blok 2 magiczny. Coś tam gadał, znowu przez przypadek klikłem. Ale dobra, trudno się mówi. I trzymajcie kciuki, żebym nie padł na tym jełopie. Mam dużo życia oczywiście, więc cek. To ma szansę mnie uratować, DK. Okej, okay, to jest DK. Więc... Tak, nie jest to może najmądrzejsze, ale pozwolę temu zaatakować, żeby tylko wszystkie jodle się ulepszyły jeszcze bardziej. A Spark. Tym razem nie dostaniemy niczego szczególnego, więc jodl. W ten sposób znowu jodle się uruchomiły? A dobra, to plus to, jak otrzymuję jedno obrażenie, to już jest już traktowane jako wystarczająco, żeby jodle, bo tak, bo tam to z podpalenia też się liczy. Okej, fajnie. Chciałem sobie nie fajnie, ale no rozumiecie, o co chodzi. Dobra, udało się. Dotarliśmy. Udało się. I suppose you've done fine for a little green rookie, but it's only a matter of time. Till you get your comeuppance, let's just say you've been lucky. But it's only a matter of time. I też grał w plus jeden. Wszyscy nagle dzisiaj chcą rosnąć. Tak czy jakiej. Udało się. I cóż. Nie wiem, co jeszcze tutaj zrobić, szczerze. Więc powiedzmy, że tak. Idziemy dalej. Pokonę i złego licza. I mógłbym znowu wziąć jodlera. I powiem wam szczerze, nawet tak chyba zrobię. Fajnie się nim gra, nie jestem mój styl do końca, ale okej. Ej, nie jestem aż tak zły.
Nie wiem, czemu tak gadał, ale dobra. Nie mam jak podłączyć niestety, więc tutaj tak i... O, to nie, on będzie odpowiedni. Tak. Mam 10 tur na przygotowanie się tam. Drain, that's big roar. Oczywiście. Moja ulubiona karta. Niestety. Neurotoxinali, tak. Au, Wiedersehen. Nie chcemy cię. W sumie Draina też nie chcemy, ale mniejsza. Jodl wykończy? Nie, ale Slice wykończy. To było łatwe. No nie macie dziwić, mam bardzo rozwiniętą postać. O, to się przyda. Co ty robisz? To ty jesteś tym złym. Dobra. To jest naprawdę wredne. Widzicie to? Nie mamy nadal jak się tam podłączyć. No cóż, trudno się mówi. Nie pójdzie walczyć, pójdzie zobaczyć sobie jeszcze pusty pokoik. No to jest już okropne. A i tu jest tak, Sorceress. A on nie działa? Aha. Half-baked, still being summoned. Okej, mocno magiczny jeszcze jest dopiero przywoływany, więc jeśli byśmy zdążyli teraz, to byśmy mieli może trochę łatwiej. Nawet tak zrobię. I idź, idź, jodlerze, musimy to po prostu wygrać. That's big roar. Oczywiście. Strike, jodl. Dobra, headblow, niebezpieczny. Ale jodl. Trzy obrażenia, no dobrze. Więc shift. Akurat do 3 on tam jeden sobie zadaj, jeden HP przeżyje. Wszystkie odle się przy okazji ulepszyły, jej. A to nie ma co wymieniać, tutaj nie ma co wymieniać, tu skip, dobra. Dalej. Idziemy, idziemy. Musimy szybko działać. Oczywiście przy okazji tak, żeby na pewno wszystko szybko zaliczyć. O nie, anger. Zacznijmy od Slice'a. Nie ma co się ranić aż tak bardzo. No dobra, that's big roar. Jodle się ulepszyły, chociaż nawet na ten patrzę i shiftem wykończymy gościa. Jej, udało się. No dobra, to jest tutaj ogień i jakieś inne rzeczy, tutaj Fate Cursed. Fate Cursed jest jakimś wielkim problemem? Nie, ale musimy zbierać teraz bardziej magiczne bloki niż fizyczne. Sądzę po nim. Słuchaj, to był tylko jeden sierociniec, z tym gadał dalej, a znowu nie doczytałem niestety. Za szybko to idzie. Wygląda, że tempo animacji też tempo gadania. Daje. No to idziemy. Dobra, Rekindle. Dobry wybór na początek. Drain. To w takim razie Interrupt. Nie jest to może najlepsza decyzja, ale okej. Okay. Spoko. Leadfooted. Okej, okay, Anger. To w takim razie skoro Anger, to jeszcze powiem, że jodl. Oj, dobra. I no niestety nie będzie das big roar, ale jest przynajmniej Slice. Zwycięstwo po raz kolejny. Zdecydowanie nie. O. Jest to nieopłacalne. Dobra, tutaj. Okej, okay, ładne, ale nie. Zdecydowanie nie. Nie, nie ma co. Więc po prostu idziemy. Idziemy walczyć. No, mam poziom 3, dobra, ale tam będzie 4, będzie dobrze. Ten nadal myśli o skrzyni, naprawdę. Naprawdę on dalej ich te skrzyni i nic więcej. Dobra. Dobra, nie rozumiem. Co on tam... Daj, spokój, zasługuje na drugą szansę? Coś takiego gadał? Może? Fireball. Au, Wiedersehen. Bo dwa obrażenia to jednak trochę sporo. Teraz mam 3 jodle, więc jodle. I tak nie mam nic lepszego. Znowu dwa obrażenia. Jednak nie będę się tym przejmował, po prostu jodłujemy dalej. Okej, teraz akurat ładny interrupt wchodzi. Spark, okej, slice i potem szybkim atakiem wykończymy oponenta. Teraz był predictable, więc łatwiej było to ogarnąć, ale dobra. A czy tutaj coś dobrego? Nie. Czy tutaj coś dobrego? Nie. Tutaj? Mogę wziąć, tak nic nie miałem. I mam 3 tury. Akurat idealnie na styk prawie zdążymy. Więc idziemy. On sobie warczy, nic nie mówi.
Okej, okay, Spark to zaczniemy od... powiedzmy, że od... Mind Striker, żeby mieć więcej kart. Teraz Acrid Fog. Ha, Interrupt będzie odpowiednią decyzją na to. Flare, nie możemy nic zrobić, to Slice. Okej. Okay. Okej, okay. Jak zwykle niestety Dust Big Roar nie wchodzi, kiedy by się przydał. Ale już nic to nie robi, bo i tak wygrywamy. Okej. Okay. Nie. Nie. I nie. Dobra, skip. No i idziemy walczyć. Aha. Co? Okej, okay, spuk. Jeden magiczny, jeden blok fizyczny. Nie jest to najlepsza decyzja, ale okej. Okay. Powiem szczerze, zrobię tak. Przemieszanie, dobra. Dobra, nie jest może idealne, ale okej. Okay. O, frail jest. Nie zauważyłem. Miło wiedzieć, że jest frail. Łatwo będzie go wykończyć naszym jodłowaniem. Nadal uważam, że musi być strasznie okropne, skoro to aż tak boli naszych oponentów. Curse. Niedobrze. Dust Big Roar. Oczywiście. Teraz przyszedł w odpowiednim momencie. Jestem z niego dumny. GG easy. Po prostu. Nie! Miałeś być poświęceniem ofiarą. Well, this is really just quite surprising. Aren't Dungeoneers just cannon fodder? But against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Okej, plus jeden życia do każdego leczenia. Nie zdobywa, że złota z lutu. Wiecie co, to jest taka trochę kiepska cecha, ale nadal może być. Po prostu tutaj lut nie będziemy zbierać, więc będzie trochę wolniej. No trudno. I jeszcze jakieś... Nosy Eye. Kolejna jakaś przygoda. I patrzę, 176 znowu. Niedługo może będziemy w stanie zakupić właśnie te inne rzeczy. Dobra, póki co, go exploring. I... wow, kolejne... lochy. Nie ma żadnej scenki? Dobra, nie ma. Nie zbagowało się tym razem. I cóż, no. Idziemy. Balsai. Pokonaj... strażników ocznej bestii? Dobra, chyba coś takiego można. Ocular Rift i Starting Match. Dobra. Tym razem powiem szczerze, wezmę znowu naszą wiedźmę. Żeby było różnorodnie. Pokonaj dwóch bazylisków. Okej. Okay. Powiem szczerze, nie kojarzę, czy to było oryginalnie też, tak? W sensie, wiecie. Prawda jest tylko, że po prostu nie pamiętam, czy bazyliski istniały w podstawowej gildii. Więc ciężko powiedzieć. I dobra, zaczynamy od czegoś takiego. Nie usunę podstawowej karty, ale trudno. Ice Buff. I tak, z tą podstawową kartą możemy sobie poradzić jakoś. Drain. Nope. Spuk. O nie, spuk. Ja powiem nope. I w sumie, gdybym dobrał jedną kartę, to już byśmy mieli te bonusy, ale czy to ma sens? O, chyba nie. Zamiast tego zrobić coś takiego, żeby mieć więcej favorów na ewentualne jakieś trudniejsze sprawy. I wygraliśmy. Nieważne, co się stanie. Przyjemnie, tak delikatnie, powoli. Wezmę linę, szczerze. I teraz, póki pamiętam, usuwamy prosty fingera. O, snack. Jakiś sobie niedobry snack. Chyba to zawalczymy ze snackiem. I... postawiam jedną rzecz. Trzecia rzecz. Może być ciężko, ale okej. Okay. Walczymy ze snackiem. Uuu, Ristora ma snack. No, niegrzeczny snack, nie wolno tak resterować. Ale okej. Charge. No, nie najlepiej, nie najlepiej. Najgorzej to, że proszę, ma tutaj takie brzydkie taką brzydką jedną ochronę magiczną, więc repel. O, jeszcze chce nas ugryźć. Dobra. W takim razie przysługa zamrożonego powinna nam pomóc. Wystarczająco dobrze. Lodowa kąpiel też. Aj, ta wiedźma jest po prostu niesamowita. Jak widzicie, no. Grając z tą wiedźmą, to nawet nie obawiam póki co jakoś szczególnie, że mogę zginąć czy coś. Po prostu to jest przyjemna, prosta rozgrywka. I tak wiem, że mogłem favor of the frozen, ale mniejsza. Okej, okay, tutaj takie. Tu, to nigdy. Tutaj daję takie. Dobra, to weźmiemy. To powoli idziemy. Jak wygląda walka z nim? Nie ma żadnych specjalnych szkilów. Dobra, tutaj snacka dorzucimy.
tutaj. Negatywna fontanna, bo jakby inaczej. I okej, zaczynamy od E. Skoro jest E, to zrobimy Favor of the Frozen. Gdzie zawsze będzie jakaś naprawdę niebezpieczna sytuacja, to będziemy mogli się tym ratować. Że mamy właśnie dużo favorów. A póki co nawet nie trzeba tego używać. Pain. No i przykro mi, Gulu. Chciałeś mnie poranić, ale za słabo. O, to okej, tutaj... To jest ładne. To weźmiemy. Nie wszystko zaliczone, to nawet nie trzeba się już przejmować niczym przez te limity. Wiecie, gdyby to była oryginalna gra, tak jak kiedyś, to było w starej gildii, to w tym momencie nie byłoby limitu na nic, więc co różbym stawiał, czy to właśnie jakieś takie nagrody, czy coś, czy przeciwników. O ile nie ma limitu czasowego, rzecz jasna, żeby właśnie móc sobie pozarabiać tak naprawdę jak najwięcej. Ale teraz, kiedy gra narzuciła te limity, to szczerze, to już nawet się tak nie chce wielce rozstawiać tych wrogów i innych tego typu rzeczy. Po prostu... To już nie ma sensu. Owszem, można wrzucić sobie te limity razy 5, co zdecydowanie przyspieszyłoby rozgrywkę i inne tego typu rzeczy. Ale stwierdziłem, że nie. Te ułatwiacze jakkolwiek przyjemne z perspektywy kogoś, kto sobie gra, tak? Z perspektywy tego, co chcę pokazać w innej serii, czyli tego, że chcę odnieść sukces nad grą, nie ginąc bez żadnych ułatwień, to... No, rozumiecie, chociaż... Z tym bez żadnych ułatwień, to chyba niejako można się kłócić, czy używanie wiedźmy, którą odblokowałem sobie tam wtedy tak daleko, daleko w grze, nie jest ułatwieniem poniekąd w pierwszym biomie. Oczywiście to wszystko jest teraz takie, powiedzmy, że personalne zdanie, więc ja tu nie będę wypowiadał się jak ja uważam, bo to nie ma sensu. Ale wiecie, skoro korzystam, to raczej nie jest moim zdaniem aż takie wielkie ułatwienie. No, więc tak jak zaplanowali sobie grę, tak to będę przechodził. I ja rozumiem, że niektórym może być za ciężko, czy uważałem, że tamte ustawienia byłyby sprawiedliwsze, kiedy ma się więcej życia, bo gra jest ciężka, czy nie wiem. Szybsze zarabianie jest poniekąd fajne, no bo w sumie po prostu skraca i tak długi grind. Powiem szczerze, ja nie mam nic do ludzi, którzy tak uważają. I poniekąd może napowiedzieć, nawet sam bym się z tym zgadzał, że gdybym grał tak sam dla siebie, to bym po prostu grał w tamten sposób, no ale tutaj, teraz, na YouTubach naprawdę chcę pokazać tą grę, powiedzmy, w sposób jak najbardziej surowy, może nie być prawidłowym określeniem, ale powiedzmy, że to jest to, co chciałem osiągnąć. I udało się. After all your aimless blundering, how you rode your luck without getting stuck, left me and your enemies wandering. Dobra, kolejna 25. A, przy okazji zapomniałem pokazać tutaj. Ło, widzicie? W tym miejscu. Dobra. Już 200, więc już coraz mniej brakuje. No i idziemy dalej. Powiem szczerze, dalej wiedźmą po prostu. Chcę sobie szybko tu przejść. Przyjemnie, więc wiedźma. Nareszcie mogę... Aha. Mogę wrócić do podglądania sąsiadów tą kulą. Okej, mniej więcej chyba tak. I ty byśmy się dostać, żeby tam wleść. Okej, a co tu mamy? Okej, DK albo... Stupidity. Albo... Co? Okej, czyli wejdziemy od strony Stupidity. Zbierając wcześniej najwięcej, jak się tylko da, favorów. I póki jeszcze to pamiętam, to robimy Berna na czymś takim głupim. Okej, teraz tak. Tak. Wiecie, chcę zmaksymalizować gainy favorów, więc no. Tak, tutaj. Pojączek tutaj. Letka tutaj. Jakoś to będzie. O nie, Spark. Ice Shield. Spook. Ice Shield. I żeby nie było teraz, w tym momencie dosłownie. Mój cel jest prosty, będę tutaj przedłużył tą walkę jak się tylko da, bo chcę po prostu zgromadzić no jak najwięcej tych favorów. Niestety 4 tylko wyskoczą, więcej nie mogę. Bo brakuje mi kart, które mogę zarzucać, żeby on nie ginął. I dopóki to dobiorę z powrotem, to niestety więcej nie osiągnę. Ale na szczęście dobrałem znowu i ponownie 4, więc łącznie 8 wyciągnęliśmy favora z tej walki. No dobra, w sumie to łącznie 9 nawet, bo jeszcze jeden za to. No. I teraz tak, pająk.
Znowu będzie podobnie, więc znowu to coś przejmować. Dobra, neurotoksyna to kolisylem blokujemy. Puk. O, niestety spukanie ruszę. Powiedzmy, że tak zawsze tego favora mamy wystarczająco dużo, żeby przezwyciężyć stupidity, więc nie będzie tak strasznie źle. Okej, okay, claw to blokujemy. Drain blokujemy. Blokujemy. I kolejny favor, będzie 13 już, łącznie z bonusem za pole samo w sobie 14. Nawet jeśli nic bym dodatkowego nie zrobił, ale wiecie no. To jest piękne akurat lodowej wiedźmie, tak jak pięknie, ładnie, szybko można gromadzić mnóstwo tych favorów. Co to ma być? Odwiedzający z Glotnar? Wybaczcie, tak czytam z opóźnieniem albo nie czytam, bo może być. O nie! Jakaś afera, kiedy i tam jakieś imię padło, jest. No, kiedy go nie ma. Okej, okay, czyli ten tutaj dziwny stwór. To jakiś podglądacz po prostu. Okej. Okay, zrobiłem, bo nie ma co. Okej, okay, dobrze. I nie ma co czekać. Dobijamy prawie bestię. Zbierając jeszcze więcej favorów. W sumie nawet nie wiem po co mi one. Bo jestem prawie pewien, że nawet bez nich bym sobie spokojnie poradził. No ale tak, lubię chyba zbierać te favory. Potem nic z nimi nie robić. I tutaj wrzucimy coś takiego, ale będziemy mieć więcej kart na start. A czy to ma wielki sens? Powiedziałbym, że nie szczególnie, ale i tak to zrobię, wiecie, zawsze więcej kart, to mnie by się dobierało. Powinienem przestać oglądać. Okej, okay, idziemy tutaj w ten sposób. Do mimika. I zaczynamy od niebezpiecznego początku. Dobra, wściekłość. Na szczęście, jak widzicie, wielkie jakieś inne niebezpieczne rzeczy i wściekłość, no to jest nic. Po prostu to jest nic w porównaniu z tym, co my tutaj możemy robić, od tak po prostu. 21 favora. O, to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Nic za nic mówić. Możemy mieć stupidity, możemy mieć cokolwiek, ale prawda jest taka, że bez znaczenia. Z taką ilością favora to nigdy nie będziemy mieli za dużo kart, żeby dobrać wszystko. A póki możemy wszystko dobrać, to żaden poziom stupidity czy czegoś innego nas po prostu nie obchodzi. O, naprawdę powinienem przestać oglądać. Okej. Okay. Dobra. Starczy tego. Dostajemy stupidity, więc... O nie, po prostu takie wielkie. Tylko czy będziemy musieli cokolwiek robić. Powiem szczerze, że te favory starałbym się jak najdłużej utrzymać bez konieczności zagrywania. Nawet takiego, taki osobisty challenge. Dopóki mogę sobie poradzić bez tego, to spróbuję. I oczywiście stupidity zapchał prawie całą rękę. Naturalne, że tak mogło się stać. I 4 obrażenia. Czyli już wchodzi mniej. A nie wiem, co mnie tutaj tak... A, powiedzmy, co tutaj... A, dobra. Mieliśmy taką fontannę, nawet nie wiedziałem. Dobrze. Okej, nawet favorów nie potrzebujemy. A, prawie kończymy go, dostając jeszcze do tego milion favoru. 25 favorów, no, jakiś rekord nad rekordy, po prostu. Okej, to do łapki, żeby mieć pierścionek i wchodź do leży tej bestii ocznej. I jej, udało się! Kolejny sukces! W sumie mógłbym przestać już słuchać tego wszystkiego, bo wiecie, prawda jest taka, że on się zapętla i powtarza to, co już było słyszane milionkrotnie. Ale jakoś tak chcę najpatrzeć, 226, powolutku zbieramy. I naprawdę nie wiem, od czego zacząć, jak już będziemy to mieć. Ale póki co... ukradnij kulę Nosiness, czyli hałasu, czy coś takiego. Początek meczu, czy coś takiego. Nie wiem, ale idziemy wiedźmą, nawet się nie przejmując niczym. Jak śmiesz przeszkadzać mi podczas tego wszystkiego? Myślisz, że możesz ukraść mój skarb? Za 8 tur zostaniemy specyfikowani przez to coś. Oj, jeszcze on jest na fizyczne. Dobra, czyli to nie był najlepszy wybór. Dobra, mam 8 tur, żeby się przygotować, bo certyfikacja to pewnie będzie natychmiastowa śmierć. O, znajdziecie.
Dobrze, w takim razie szczerze chyba wybraliśmy najgorszą postać, jaką możemy pod to wszystko. Poniekąd. Chociaż, jak mówię, poniekąd, bo wiecie, jak to wygląda w praktyce. A, w praktyce wygląda tak, że jeśli będziemy mieli wystarczająco dużo... tego, to nawet nie trzeba się przejmować. Więc no. Niestety favory powoli będziemy strasznie zbierać tym razem. Co ciekawe, chyba raz tylko zarzuciłem, czyli co ciekawe za jeden favor. Okej, okay. Szybko, muszę dobrać tylko favora. Wiecie, mam mały run, to teraz chcę po prostu jak najwięcej tych favorów nagromadzić, żeby być gotowym z czymkolwiek przeciwko niemu. Dobra, biorę. Wiedziałem, że nadchodzisz. Mhm, tak, możesz zawrócić. Okej. Okay. Coś zrobię tak. Tak, wiecie, musimy mieć jak najwyższy poziom na ten moment, więc tak. Zaczniemy, a nawet już niech będzie od Favor of the Frozen. Nie będę się tutaj oszczędzał. Ile dostaniemy, tyle dostaniemy. Po prostu chcę mieć to za sobą, więc no. I wygrano. I teraz w tym momencie mamy coś takiego, albo takiego. O, to się wydaje lepsze. Będziemy walczyć z duchem, oczywiście. Nie będzie to jakaś szczególnie ciężka walka w moim odczuciu. Po prostu będziemy musieli pokonać atak dwoma atakami, nie jednym, żeby go dobić. A więc nie będzie naprawdę nic złego. I tak, najpierw coś takiego. Bo chciałbym po prostu dostać favory, mówiąc najprościej. Zginąć się zginiemy, to mogę wam zagwarantować. I okej, dostajemy favory. I teraz, kiedy już jest na 1 HP, nieważne co się dzieje, nie dobija nas, rzucamy to, żeby zakończyć bitwę. W ten sposób, mając więcej favorów, możemy spokojnie się nie przejmować niczym, tylko wziąć coś jest i iść zaraz dalej ku bitwie. Dobra, może być. Wyjdź albo zmienić się w kamień. Dobra. I teraz taka bestia. Myślę, że jak z Shade'em pójdzie, nie wiem. Nie znam Shade'a. Więc to może być nasza śmierć. Ale aż tak bym się z nim nie przejmował, wiecie. Wystarczy, że sobie poradzimy. Musimy. Nie wydaje się być aż taki groźny. Poza tym, może ma drainy. Niestety. Ale tak, jeśli oszczędzimy jak najwięcej favorów, podkreślam, oszczędzimy, nie musimy ich po prostu wydawać teraz, nic, to i tak wygramy. Zarzucę to, niestety nie jest to dobre rozegranie. Możemy nawet zginąć potencjalnie, ale nie będzie tak źle, ja wierzę, że sobie poradzimy. Ej, musimy teraz tego użyć, przez co zarzucić Darkness jeszcze raz. Po prostu musimy zarzucić Focus. Ale dobra, nie zginiemy i na szczęście to wystarczy, żeby go dobyć. I teraz najlepszy przedmiot, jaki możemy zdobyć. A, coś takiego, znaczy coś takiego? Oczywiście, czemu by nie? Biorę to. Stupidity, jak mówię, niegroźne. Mamy 4 tury. Idziemy walczyć z tym potworem. I tym razem nie sprawdzimy, jakie ma karty. I nie chcę mi się po prostu czekać z tym. No. Dobra. To jest to, czego nam było trzeba. Okej, tak to chcesz zrobić. W takim wypadku, dobrze. Już wygraliśmy. On bije nam 1, będziemy bić mu co najmniej 3. Więc wygraliśmy. I wiem, że dla niektórych może być w tym sensie, o Jezu, gościu znowu robi to samo i się cieszy. Ale no, mówiąc szczerze, po prostu ja gram po swojemu i chciałem. Nie w oko! No, mamy gałki oczne i jakąś kulkę. So many ways to write tunes to describe such a terrible bruising. I hadn't planned on you beating those goons. I have much more material about you losing. chwila, czy wy to widzicie? 1000? To tak jakby gra mówiła po prostu: słuchaj gościu, gratulujemy ci, tyle to masz teraz, żebyś na pewno był gotowy na następny etap. Jak miło. Ale dobra, dostaliśmy fontannę. Wejść do jakiegoś nowego czegoś i... I co jeszcze w sumie?
I w sumie jeszcze... Jałki oczne, tak. I mamy tutaj... Super Champa! Oh, what a shock. I assumed they walked round in a stupor. The one we all mocked and goaded and shamed. The chump has now become... Super? Wow. Nie, no to tutaj... Jakie fajne. I cóż, nawet wiem, jaki będzie tytuł odcinka w takim wypadku. Siostra nam ewoluuje! Wow, jaka ładna siostra. Patrzcie, jaka ładna siostra. I zobaczmy, co my tym razem mamy. Champier. Znowu jest plus jeden ze Stupidity. Stupidity daje ci dwa obrażenia fizyczne. Żeby to widzicie. Sam naprawdę staje się teraz potężny. Co my tu mamy? Ace Closed Punch. Jeden ma nieblokowalne. Drugi ma super. Trzeci jest zwykły. Lucky Hit za 3 i dwa covery. Powiem wam szczerze, nie jest to może jakieś... Nie wiadomo co, ale... Wow. Podoba mi się. Podoba mi się. Teraz tylko zdobyć jakiś fajny Stupidity i będzie super. Ale dobra. Póki co się tym nie zajmujemy i widzicie, siostra stała się dwugwiazdkowa, więc jej. Siostra już jest na równi z Wiedźmą i Jodlerem. Wiecie, co to też oznacza? Prawdopodobnie niedługo czas na jej powrót w takim wypadku. I cóż, tak. Teraz, kiedy mam jeszcze taką gotówkę, to będę musiał znowu pomyśleć, co tutaj dołożyć. Ale zanim coś, to jeszcze pokażę wam tylko takie wspaniałe. I hear this jungle is dangerous and deep, and that its paths are long and contrived. Nobody knows what secrets it keeps, because nobody has survived. No. Więc cóż. Wow. Bardzo ciekawe. No cóż. Jak widzicie, nasz gościu teraz zdecydował się podsłuchiwać ludzi, czy w sumie ich podglądać. No, nawet znalazł kleryka i... I co tam jeszcze? Jeszcze wdowę, którzy byli razem za kaplicą i no, wcale się nie modlili. O co chodziło, to nie będę mówił więcej. Ale tak. Jak widzicie, różne są rzeczy. I teraz nie da się, że są właśnie różne rzeczy, które są, które mamy, no powiedzmy tu przedstawione, to jeszcze okazuje się, że nasz śmiertelni wrogowie, czyli... czyli właśnie Ivor League of Explorers, tak się konkretnie nazywają, no po prostu planują jakąś ekspedycję do dżungli i oczywiście, jako że my to wiemy, musimy... jak to się nazywa? No ich wyprzedzić i zrobić to, co oni chcieli. Więc jej, mamy nowe przygody w dżungli. I tak, no. Nic sobie, mamy przygodę w dżungli. Ale dżunglą i wszystkim innym zajmiemy się w następnym epizodzie. A na obecny moment ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, już w następnym odcinku zobaczymy, jak działa wyewoluowana siostra. Oraz potencjalnie zobaczymy jednego z tych poszukiwaczy przygód. No i cóż, w tym momencie oficjalnie można powiedzieć tyle. Mamy potencjalnie 2/5 gry za sobą. Więc tak. Trzymajcie się i hej, hej.